Rak jest chorobą cywilizacyjną i jednocześnie chorobą tak skomplikowaną, że praktycznie można powiedzieć, każdy pacjent z nowotworem ma swoją własną chorobę. W 2019 roku choroby układu krążenia były najczęstszą przyczyną zgonów w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Na drugim miejscu rak, który odpowiadał za 24% wszystkich zgonów. Dla chorych i ich najbliższych nowotwór to bardzo trudna sytuacja, a jedyną nadzieją są lekarze-onkolodzy. Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka, to właściwie odbiera to jak wyrok. I tutaj jest niesłychanie istotna wtedy rola lekarza, który potrafi to wszystko wytłumaczyć, potrafi zastosować oczywiście właściwą terapię, ale przede wszystkim ma ten dar oddziaływania na psychikę pacjenta, uspokajania jego emocji i to właśnie profesor Składowski posiadł tę sztukę w wspaniałym stopniu i myślę, że to czyni go lekarzem wyjątkowym. Profesor Krzysztof Składowski od 2016 roku jest dyrektorem Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, w którym pracuje nieprzerwanie od 1985 roku. Jest specjalistą radioterapii onkologicznej. Jest to lekarz niezwykły. W latach 1995-99 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw onkologii dla województwa częstochowskiego, a w latach 2002-2015 funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw radioterapii onkologicznej dla województwa śląskiego. W 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2001 doktora habilitowanego nauk medycznych i w 2009 roku tytuł profesora. Jest on postacią jednak na Śląsku no, wyjątkową, wybitną i całe szczęście, że mamy takiego profesora Składowskiego. Poza tym, że skutecznie wyleczył wielu pacjentów, wiedzą dzieli się z innymi. Jest autorem ponad 250 publikacji raportowanych w bazie ResearchGate, cytowanych w światowym piśmiennictwie. Kierował lub nadzorował naukowo ponad 40 badań klinicznych, w tym kilkanaście o zasięgu międzynarodowym. To jest pracowitość, talent, powołanie i taka miłość i pasja do tego zawodu, bo bez niej takie sukcesy byłyby niemożliwe. Profesor jest członkiem komitetów naukowych, międzynarodowych i krajowych konferencji organizowanych przez European Society for Radiation Oncology, American Head and Neck Society, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej oraz Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Profesor Składowski, który kieruje ogromnym instytutem, tam przecież pracuje 1800 osób, tam są tysiące pacjentów, jednocześnie pracuje naukowo, jednocześnie podróżuje, wygłasza referaty na kongresach międzynarodowych, opiekuje się swoimi pacjentami i odpowiada za całą tę administrację, więc ja go podziwiam, jestem dla niego pełen najwyższego uznania. Mimo gigantycznego postępu w nauce, do dzisiaj nie znaleziono 100% skutecznej metody w walce z rakiem. Kiedy wybierał pan medycynę, było znacznie gorzej. Dlaczego wybiera się zawód obarczony tak małą skutecznością? Ja myślę, że żadna z dziedzin medycyny nie ma takiej gwarancji. Onkologia oczywiście też. Prawdą jest, że w onkologii ostatnich 20 lat nastąpił ogromny postęp i ogromna poprawa jej skuteczności. Kiedy ja wybierałem onkologię, to głównym powodem była nadzieja właśnie na ten postęp, na to, że będę pracował w nowoczesnym szpitalu
i że kontakty z zagranicą pozwolą nam osiągnąć przyzwoity poziom. Z wielu specjalizacji onkologicznych wybrał Pan radioterapię. Dlaczego? Chciałem być chirurgiem, ale nie doszło do tego. I szczerze powiedziawszy, kończąc studia, nie bardzo wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Nawet będąc na ćwiczeniach w Instytucie Onkologii, wtedy po raz pierwszy w życiu miałem kontakt z Instytutem, nie przypuszczałem, że za 3 miesiące pojawię się tam znowu już z podaniem o pracę. I wtedy, kiedy mi zaproponowano onkologię i zapytano, co konkretnie chciałbym robić, no to wiedziałem, że na pewno nie chcę robić chirurgii onkologicznej. Stąd pozostały tylko alternatywa chemioterapii i radioterapii. Zdecydowałem się na radioterapię i wyszło na to, że zdecydowałem się bardzo dobrze, dlatego że ta moja natura, która skłaniała mnie do chęci bycia chirurgiem, ona się realizuje w tej radioterapii. Dlatego że radioterapia to jest taka chirurgia każdego dnia. Istota działania przeciwnowotworowego, mimo że jest bezkrwawa i nie polega na usuwaniu, wycinaniu, ale polega na niszczeniu komórek nowotworowych systematycznie i kończy się podobnym efektem. Czy lekarz pamięta swojego pierwszego pacjenta? Na ile ważny jest sukces lub porażka na początku kariery? Pierwszego pacjenta myślę, że mało z nas pamięta, bo to się dzieje w sytuacjach, no trudno zdefiniować, co to znaczy pierwszy pacjent. Czy to pierwszy pacjent już na stażu podyplomowym, czy pierwszy pacjent jeszcze na zajęciach klinicznych. Ja nie pamiętam swojego pierwszego pacjenta. Jestem pewien, że to, czy na początku ma się do czynienia z sukcesami w przewadze albo z porażkami w przewadze, ma wpływ na to, jak się później człowiek szykuje dalej do pracy, do tej specjalizacji, czy nie jest zawiedziony, czy ma ochotę ją skończyć. To jest bardzo częste obecnie, ponieważ młodzi ludzie wybierają specjalizację nie z przekonania o jej doniosłości medycznej, tylko przede wszystkim z powodów merkantylnych. Dlatego też te ciężkie specjalizacje wymagające poświęcenia od specjalizującego się, od rezydenta, a jest ich większość, to chirurgia, interna, specjalizacje właśnie takie jak onkologia i jej wszystkie działy, nie cieszą się teraz wzięciem. Czy rozwój onkologii na przestrzeni Pana kariery jest dla Pana satysfakcjonujący? Czy liczył Pan na to, że onkologia lepiej będzie radziła sobie w walce z rakiem? Nie. Patrząc z perspektywy tych 37 lat, kiedy pracuję, to raczej dzieje się to, czego się spodziewałem albo na co liczyłem. Natomiast pierwsze 20 lat to na pewno, kiedy również się szkoliłem, kiedy zdobywałem kolejne stopnie naukowe w Instytucie, to było gonienie cywilizacyjne Zachodu. Nie tylko w onkologii, również w całej medycynie. Po prostu musieliśmy dorównać, przede wszystkim aparaturowo, tym krajom, które leczyły najlepiej, które miały najlepsze wyniki. Właściwie po roku 2000 większość tych dyscyplin medycznych w Polsce, również onkologia, a zwłaszcza radioterapia, ten postęp osiągnęła i ten poziom się zrównał. Problemem nadal jest organizacja całej służby zdrowia w Polsce i wzajemnej kooperacji specjalności między sobą oraz współpracy z podstawową opieką medyczną. To generalnie jeszcze się nie udało zrobić i w porównaniu do dobrze funkcjonujących systemów u nas jest ciągle szereg barier, na które napotyka pacjent i o które też rozbija się skuteczność naszych działań. Prognoz wynika, że co czwarty Polak zachoruje na raka. To dosyć dramatyczne prognozy. Dlaczego tak się dzieje? Chorujemy, ponieważ musimy chorować, dlatego że to jest jakby wpisane trochę i w nasz kod genetyczny, ale przede wszystkim też jesteśmy stale narażeni
nie tylko świadomie, ale również nieświadomie, na szereg czynników zewnętrznych, które potencjalnie są rakotwórcze. Część z tych czynników wnika do naszego organizmu i może powodować, a jestem przekonany, że na pewno powoduje, działania, które wymagają ogromnego wysiłku organizmu po to, ażeby naprawić szkody, które w nim wywołują. Dodatkowo w Polsce mamy sytuację taką, że społeczeństwo, porównując je na przykład ze społeczeństwem Niemiec, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii, jest zdrowotnie bardziej schorowane. To się wiąże z przeszłością i z niedoborami, jakie kiedyś występowały i dotyczy głównie pokolenia starszego, ale też i bierze się stąd, że używamy zbyt dużo różnego rodzaju używek. Palenie papierosów wciąż jest nagminne, nawet w młodym pokoleniu. Również brak dbałości o higienę, powiedziałbym taką codzienną, ale nie w sensie czystości, tylko przede wszystkim higiena snu i czuwania, higiena pracy. Ludzie często zapracowują się w pogoni za pieniądzem, za osiągnięciem różnych celów materialnych, nie pamiętając o tym, że młodość stopniowo się kończy i niestety w miarę starzenia organizm jest coraz słabszy. I dlatego, kiedy ja w klinice kwalifikuję pacjentów do ciężkiego przecież leczenia onkologicznego, to często mam wątpliwości, czy oni mu podołają, czy znajdą w sobie siły na wiele rund walki z rakiem, bo to nie jest tylko jedno starcie, jak sobie niektórzy wyobrażają. To jest walka na ringu bokserskim przez wiele, wiele rund, kiedy sił ubywa, kiedy przychodzi zmęczenie, kiedy wreszcie przychodzi zwątpienie, kiedy to się skończy. I wtedy ci pacjenci, mówiąc krótko, wysiadają nam z tego pociągu leczniczego, bo na przykład aktywuje się cukrzyca i jest trudna do opanowania, następuje postęp miażdżycy, następuje wykrzepianie, czyli te wszystkie rzeczy, które przy leczeniu agresywnym nowotworu sprawiają, że organizm nie daje sobie rady z tolerancją tego leczenia. Powiedzieć choremu, że w jego przypadku medycyna jest bezradna, wystawia jak najgorsze świadectwo lekarzowi. Wynika to z niewiedzy, ignorancji, lenistwa i braku doświadczenia. Tak pan mówi. Co dzisiejsza onkologia może zaoferować pacjentowi? Czy to, czym dysponujecie w Instytucie Onkologii w Gliwicach, jest na poziomie światowym? Myślę, że tak. Mamy metody, które są stosowane powszechnie na całym świecie. Oczywiście mam na myśli te kraje najlepiej rozwinięte, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia. I tym dysponujemy. Może jeszcze nie wszystkimi lekami, i to często przewija się przez media, że na przykład jakiś lek jest nierefundowany, innowacyjny, albo dokonywane są zbiórki na różnego rodzaju terapie jeszcze w Polsce nieosiągalne czy nierefundowane, ale to są naprawdę sporadyczne wypadki i należą do wyjątków. Generalnie doścignęliśmy w onkologii ten poziom najwyższy, tyle tylko, że proszę pamiętać, że onkologia to tylko diagnostyka i leczenie. Natomiast z onkologią wiąże się szereg dziedzin medycznych, które już nie są onkologiczne, ale które muszą towarzyszyć onkologii. Mam na myśli medycynę paliatywną, mam na myśli medycynę hospicyjną. No i wreszcie mam na myśli ten początek cały, który doprowadza do rozpoznania choroby nowotworowej, a który zaczyna się często w gabinecie lekarza POZ-u. Potem jest kontynuowany przez lekarzy specjalistów, ale nie onkologów, i dopiero kiedy następuje rozpoznanie raka, no to często właśnie ten pacjent trafia do onkologa. No i szwankuje koordynacja pomiędzy tymi specjalnościami onkologicznymi i nieonkologicznymi. Szwankuje również wymiana informacji o pacjencie i często pacjent jest zdany sam na siebie. A jak powinna wyglądać rozmowa lekarza z chorym, który komunikuje mu, że ma raka? Taka rozmowa z reguły jest najważniejsza zaraz na samym początku, zanim jeszcze podejmiemy leczenie, ale już mamy rozpoznanie i w tym momencie chcemy, albo wręcz czasami musimy przekonać pacjenta do tego, aby nam zaufał i się zgodził. To musi być rozmowa szczera, rozmowa prosta, rozmowa, którą rozumie pacjent, której się nie boi,
lekarz powinien być partnerem, a nie adwersarzem z pozycji, można powiedzieć, uczonych i niedostępnych dla pacjenta. Pacjent musi czuć, że w tym momencie ma w nim sojusznika, no najlepiej, jeśli by przyjaciela wręcz powiedzieć. Ale to wymaga od lekarza pewnego bezpośredniego podejścia do pacjenta, zdobycia jego zaufania. Czasami jest to bardzo proste, wystarczy powiedzieć 2-3 słowa i już nawiązuje się ta nić pomiędzy lekarzem i pacjentem, profesorem a pacjentem. Kiedy napotykam na jakieś początkowe problemy ze zrozumieniem albo z akceptacją tego, co mówię i czego oczekuję od pacjenta, to staram się mu pokazać, że jest to najważniejszy moment w jego życiu. Jest pan zwolennikiem świadomego włączenia pacjenta w proces leczenia. Na czym to ma polegać? To jest w praktyce wdrażanie hasła, które jest takim mottem mojej kliniki i widnieje na ścianie w holu na 8 piętrze. Pokonamy twojego raka, jeśli nam zaufasz i pomożesz. Zaufanie rodzi możliwość współpracy i jednocześnie akceptacji tego, co my robimy, nawet na dobre i na złe. Natomiast pomożesz oznacza, że będziesz nie tylko realizował to, o co cię prosimy i czego od ciebie oczekujemy, ale również będziesz podejmował takie działania, głównie psychiczne, psychologiczne, że nie załamiesz się i nie zwątpisz w sukces. Powiedział pan, że rak jest jak blizna, która zostaje do końca życia. Co to oznacza? To chodzi o pamięć, o to, że zostaje ślad, bo jest to zazwyczaj wydarzenie, które ciągnie się miesiącami, często nawet latami. Chorzy mają nawroty, które dopiero za którymś razem są wyleczone. Tak się często dzieje na przykład w chorobach krwi, w białaczkach, chłoniakach. Kiedy dopiero przeszczep szpiku kończy całą sprawę z sukcesem. I oczywiście jest jeszcze ślad czysto medyczny, ślad, gdzie wykonana operacja pozostawia po sobie kalectwo, ograniczenie sprawności, gdzie radioterapia pozostawia po sobie blizny wewnątrz, na przykład przełyku czy gardła, suchość po napromienianiu, że chemioterapia pozostawia po sobie wrażliwość na infekcje i skłonność do ujawniania się innych chorób, które nie są nowotworowe, ale które też mają istotny wpływ na jakość życia pacjenta. Więc to wszystko rzeczywiście można nazwać taką blizną onkologiczną, którą pacjent już będzie nosił do końca życia. Jakie ma pan marzenia zawodowe i prywatne? Zawodowym marzeniem moim jest to, żebyśmy w medycynie onkologię traktowali poważnie. I tu mam na myśli przede wszystkim, aby od samego początku studiów medycznych dla onkologii było zielone światło. Lekarze wychodzą jednak ze studiów generalnie niedouczeni na temat onkologii. Stąd potem się rodzą problemy, kiedy pacjent opowiada nam, że badano go przez wiele miesięcy, szukano przyczyn nieonkologicznych, a w końcu okazało się to rakiem. A marzenia prywatne? My żyjemy coraz dłużej. Mówię o nas, Polakach. Dożywamy lat 80, 90 i z podziwem często patrzę na moich starszych kolegów w zawodzie, a potrafiłbym wymienić ich kilku, którzy dożyli sędziwego 95-letniego i nawet bardziej zaawansowanego wieku w formie i sprawności, ale to są wyjątki. Niestety większość, tak zresztą jak i moi rodzice, końcówkę życia mieli dość niedołężną. I tutaj bym po prostu chciał, że jeżeli przyjdzie mi żyć dość długo, to żebym był sprawny do końca.